Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Zapraszam Was do obejrzenia testu wzmacniacza firmy Behringer, model GTX 30. Słuchajcie, ten wzmacniacz 30 W na głośniku Boogery 120 W. No i co tutaj właściwie nam oferuje tym razem firma Behringer? No, na pierwszy rzut oka włącznik, ważna rzecz, i idąc od prawej strony, co tutaj mamy? Na pokładzie mamy wbudowany tuner. Jest to fajna opcja, on nam wycisza po prostu wzmacniacz, jak sobie chcemy nastroić. Tutaj widzicie, jeśli miga strzałeczka w prawo, to znaczy za wysoko, jeśli powiedzmy w lewo, to jest za nisko. I co ciekawe, siódmą strunę u mnie, siódmą strunę B, też ładnie odczytuje. Ładnie od razu widzicie, że pokazał się nam dźwięk B, więc po prostu jakieś niskie rejestry też ładnie wyłapuje. Po tunerze mamy z kolei tutaj dwa wejścia na CD in line out A, no i phones line out B. Czyli po prostu mamy, możemy sobie podłączyć MP3 na dużego jacka kabel. I możemy sobie tutaj też podłączyć słuchawki, czyli można powiedzieć takie standardowe wyposażenie komba do ćwiczeń, że można było się odizolować i można sobie podłączyć jakąś muzykę. No oczywiście tutaj też te dwa gniazda służą nam jako wyjścia liniowe A i B. No i teraz mamy co? No mamy tutaj Behringerowski, że tak można powiedzieć, symulator lampy. Możemy włączyć lub wyłączyć. Później mamy tak, FX level, czyli tutaj mamy ogólnie poziom, czy siłę można powiedzieć, efektu, który ustawiamy sobie tutaj. Mamy cztery rodzaje efektów: reverb, chorus, delay, flanger. Każdy z nich ma cztery ustawienia, czyli jakby cztery już wbudowane ustawienia, takie presety, że tak można powiedzieć, których siłę regulujemy po prostu tą gałką. Dalej mamy sekcję equalizera, czyli standardowo bass, middle, treble, podstawowe gałki. Później mamy sekcję overdrive, czyli przesterowania. Mamy tutaj gałeczkę gain, no i volume. No i oraz jak tutaj naciśniemy przełącznik kanałów, to mamy kanał clean, czysty, no i wejście do gitary standardowe, znaczy gitarowe, czy wyjście z gitary do wzmacniacza. Dobra, posłuchajcie teraz, jak ten wzmacniacz brzmi. Tu mam teraz zwykły clean bez żadnych ustawień. Z kolei jeśli sobie ustawię FX level, to akurat mam jeden rodzaj reverb. Zobaczymy, jak to mają. Czyli jedynka to jest najsłabsze ustawienie danego efektu, natomiast czwórka to jest po prostu najmocniejsze. Czyli jakby idąc od niskiej cyfry do wysokiej, to jakby są po kolei różne właśnie presety. Teraz mamy zestaw delaya. Thank you.
level to jest jakby po prostu miks sygnału czystego z tym z sygnałem, z danym efektem, więc możemy sobie oczywiście jakby ustawić ingerencję tego efektu w nasze brzmienie. No tutaj następne mamy sekcję od 9 do 12, jest to chorus, no to tutaj sobie... Dobra, to jest ostatnie, zajechałem za daleko. Teraz od 13 do 16 to mamy po prostu flanger. No i dobra, ta słuchaj, ta jak to brzmi. Muszę przyznać, że brzmienie naprawdę ma fajne i klarowne. Teraz zobaczymy. Macie sam clean, no i teraz ustawienie equalizera do cleanu. Dosyć taki, można powiedzieć, radykalne zmiany equalizera, czyli po prostu chodzi tutaj o to, że w pozycji zerowej mamy naprawdę bardzo mało basu, a w pozycji maksymalnej dużo basu. To akurat zauważyłem, że wiele wzmacniaczy ma coś takiego, że po prostu nawet jeśli dam na minimum czy dam na maksa, to ta zmiana regulacji czy zmiana jakby siły danego, powiedzmy, danej częstotliwości nie jest taka duża. Tu akurat w tym wzmacniaczu jest fajna, no i właśnie fajna, szeroka zmiana tej częstotliwości, czyli można powiedzieć, że dzięki temu można ustawić dużo brzmień jakby i nie wyczerpią nam się te kombinacje, w sensie, że na przykład jeśli damy na maksa, to mamy naprawdę sekcję overdrive. Na minimalnym gainie oczywiście nie mamy nic. Mamy takie lightowe brzmienie, naprawdę do jakiegoś roczka. Naprawdę tutaj mamy sporo z tym zabawy. No jeśli jeszcze włączę teraz to, dobra, zobaczymy
na klinie. Słyszycie, trochę nam po prostu dodaje trochę głośności ten przycisk tube i dodatkowo jakiś dodaje więcej klarowności w brzmieniu, czyli po prostu wszystkie te częstotliwości są bardziej jakby wyrównane, jakby tak można powiedzieć, wyraźniej brzmią. Więc w zasadzie to od waszego wyboru zależy, czy chcecie grać z tym włączonym, czy wyłączonym. No, zobaczmy psiester. Mam na maksa. Słyszycie, jak mam to włączone na przesterze, to dodaje nam więcej troszeczkę trebli i midla, jakby troszeczkę nam podbija tą gitarę, jest bardziej taka ostra w brzmieniu, a jak z kolei wyłączałem, to było bardziej tak jakby przymulona. Oczywiście tu mamy, czyli jakby dodatkowy wachlarz brzmień w tym wzmacniaczu. No teraz próbuję coś pograć takiego, no oczywiście na moje skromne umiejętności, pograć jakieś z użyciem efektów, no i tutaj na przesterze i na klinie spróbuję. Dobra, zobaczymy to. Delay tutaj fajnie brzmi, fajnie można go oczywiście ukręcić i... Zobaczmy z przesterem.
tutaj długo bawić i muszę przyznać, że mnie osobiście to brzmienie tego wzmacniacza naprawdę się podoba, żeby tutaj nie wciskać żadnej ściemy. Oczywiście, że o gustach się nie dyskutuje i nie każdemu może przypaść ten wzmacniacz do gustu. Powiedziałbym, że naprawdę ten wzmacniacz daje rady i po prostu kopie dupisko, że tak się wyrażę, ponieważ no choćby na przykład gałka gain naprawdę nam radykalnie zmienia brzmienie, od takiej bardzo lightowej po naprawdę ciężkie brzmienie do metalu. Oczywiście możemy sobie wyciąć, tutaj bardziej zacząć ingerować equalizerem. Jeśli nawet damy na maksa, to możemy tutaj zmieniać equalizerem ustawienia. Więc według mnie ten wzmacniacz jest naprawdę uniwersalny, brzmi naprawdę fajnie, klarownie i nie brzmi tak pudełkowato jak niektóre wzmacniacze. Oczywiście zawsze, jak mówię, znajdzie się ktoś, kto powie, że jest do dupy i da łapkę w dół, że to brzmienie jest słabe albo że coś mu się nie podoba. No, możliwe, że nawet brzmienie tutaj stukanie piórkiem o struny może się komuś nie spodobać i dlatego zaważy to na tym, że mu da. Jeszcze raz, zaważ na tym, że po prostu da łapkę w dół. Jednak według mnie, jak już to powtarzałem i będę powtarzać dużo razy, to ten wzmacniacz spisuje się doskonale.